ukrywanie i pokazywanie to dwie postawy, które mimo tego, iż przeciwstawiają się sobie, to jednak możemy je spotkać jednocześnie w naszym życiu. Bowiem wiele osób ma tendencję do ukrywania i pokazywania wielu rzeczy. Taka tendencja, z którą myślę najczęściej się spotykamy, polega na ukrywaniu prawdy. Ukrywaniu albo całej prawdy, albo tylko jej części. Do takiego budowania na półprawdach, przedstawianiu półprawd. Trzeba pamiętać, że funkcjonując na różnego rodzaju półprawdach, wprowadzamy w błąd nie tylko innych, ale oszukujemy przede wszystkim siebie. To jest jedna tendencja, tak, do ukrywania. Ukrywane mogą być też, czy ukrywane są różnego rodzaju interesy, kapitały, intencje. Mamy tendencję do ukrywania. Druga tendencja to jest tendencja do pokazywania, do odkrywania. Do pokazywania wszystkiego, wszędzie, bez umiaru i bez wstydu. I to też obserwujemy w świecie. Dostrzegamy to również na różnych portalach społecznościowych, gdzie ludzie pokazują, odkrywają wszystkie jakieś swoje życiowe tajemnice, pokazują wszystkie rzeczy bez umiaru i bez wstydu. Z tymi dwoma czasownikami, ukrywać i pokazywać, mamy w jakiś sposób do czynienia również dzisiaj, że Ewangelii, ale w zupełnie innym sensie. Chrystus, wchodząc na górę przemienienia, odkrywa przed uczniami największą tajemnicę swojej egzystencji, to jest relacje z Bogiem Ojcem. By potem za chwilę ukryć się z powrotem w człowieczeństwie, aż po krzyż, aż po swoją śmierć na krzyżu. Przemienienie wychodzi naprzeciw pragnieniom współczesnego człowieka, ponieważ współczesny człowiek pragnie zachować sekret, tajemnicę Boga, ponieważ zachowanie sekretu Boga sprawia, że wzrasta nasza wiara. Kiedy stajemy naprzeciw unicestwienia tajemnicy i sekretu Boga, wtedy zanika również wiara. Dlatego tak bardzo potrzebne jest przemienienie. I dzisiaj jesteśmy również przez Chrystusa zaproszeni na górę przemienienia, bo góra przemienienia to również przemiana naszego życia, tak bardzo potrzebna. Skorzystajmy z tego zaproszenia. Pójdźmy razem z Chrystusem na górę przemienienia, na górę oczyszczenia, na górę nawrócenia.